Cześć kochani, tu Simmes, witam Was i zapraszam do oglądania drugiego odcinka specjalnego sagi Borejków. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, to odsyłam Was do nadrobienia. Borejkowie to bohaterowie mojej wersji Wyzwania Dziesięcioleci, a że rozrosło się ono do naprawdę sporych rozmiarów, postanowiłam zebrać cutsceny w krótsze filmiki, aby ułatwić osobom, które nie śledzą Wyzwania od początku, rozpoczęcie oglądania. Poprzednia część opowiada historię Pauliny i Waldemara, którzy są założycielami rodu Borejków, oraz ich najstarszej córki Doroty. W tym odcinku zaś poznamy Pawła, czyli ich jedynego syna i spadkobiercę. Paraza.
Wiadomość o studiach Pawła Tosi w pierwszej chwili nie zachwyciła, no jednakże pogodziła się z tym w końcu. A Paweł poznał nowego przyjaciela Ruperta i pewną uroczą młodą damę. Paweł musiał przerwać studia, aby pomóc rodzinie, której spłonął dom, w związku z czym wraz z Rupertem udali się w rodzinne strony, aby ten dom wspólnie z ojcem spróbować odbudować. Nie obeszło się jednak bez komplikacji. Co to miało być? Próbujesz uwieść Antoninę? A co, nie wolno? Zaraz. To za nią tak tęskniłeś? Myślałem, że Talimena cię z niej wyleczyła. Co ma do tego Talimena? Antonina to porządna dziewczyna. Nie pozwolę ci się nią bawić. Hola, hola, mój drogi. A kto powiedział, że nie mam poważnych zamiarów? Ty nigdy nie masz poważnych zamiarów. O! A ty? Skoro ci tak na niej zależy, to skąd takie zainteresowanie panią Talimeną? Ja... chyba jestem kompletnym idiotą. Najwyraźniej. No to co? Kiedy się jej oświadczysz? Co? Musisz się pospieszyć, zanim ktoś ci ubiegnie. Nie ma na co czekać, bo ktoś ci ją sprzątnie sprzed nosa. Na przykład ja. Ścigamy się do domu panny Fiołek. Kto pierwszy, ten lepszy.
Zwariowałeś. Czekaj. No proszę, proszę. Pojawiła się konkurencja i pan Paweł się obudził. Słucham? Co? Chcesz powiedzieć, że tak sam z siebie się tu zjawiłaś? Żadna cię tam w Brightchester nie chciała? A, więc jednak jakaś chciała. To co tu robisz? Kocham cię, nie mogę bez ciebie żyć i musisz się ze mną ożenić. Urocze. Zapamiętaj sobie, Pawełku, raz na zawsze. Ja nic nie muszę. Ale dobrze. Skoro zmądrzałeś, to będziesz musiał zmądrzeć i jeszcze trochę bardziej. Wyjdę za ciebie. Pod warunkiem. Jakim? Że skończysz studia. Rozumiem. Trudna sytuacja rodzinna. Ale dokończ, co zacząłeś. Oczywiście. Jak najszybciej. Dobrze więc, Pawle. Zostanę twoją żoną. I nie patrz na mnie jak zbity pies. Też cię kocham. Musiałam ci tylko trochę nosa utrzeć, głuptasie. Czasem jesteś niemożliwa. Zniechęca cię to? Ani trochę. Wydawało się, że Paweł z Tosią będą żyli długo i szczęśliwie. Gra jednak spłatała mi figla. Ty jesteś, o Boże, bo ty już znowu z nim flirtujesz? Tosia, proszę. What? What? O kurwa. O ja pierdolę. No cóż, nikt nie zrani cię bardziej niż ukochana i najlepszy przyjaciel. Jak widzicie, Paweł nie ma szczęścia w miłości. Jeśli jesteście ciekawi, co dalej będzie się działo w małżeństwie Pawła, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka specjalnego, który pojawi się już wkrótce, lub do oglądania dziesięcioleci na moim kanale. Tymczasem żegnam się z wami, życzę wam miłego simowania, do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa.